Chodź, Łucja. No nie. Chodź, ci pokażę niespodziankę. Zobacz przez okno. Śnieg. Śnieg jest? Czy to już oznacza, że to już jest zima? Uwaga, uwaga, 6:56, 57, a my idziemy już otwierać kalendarz adwentowy. Dzieci, słuchajcie, już się nie mogą doczekać, w końcu sobota. No dobra, żeby tradycji stało się zadość, Lucję muszę podnieść. Mama jeszcze w piżamce, Lucję już nie. Okej, okay. Daj skarbie. Dziękuję, kochanie. Dobra. No to uwaga, uwaga, uwaga. Skupmy się, skupmy, żebyście wiedzieli, gdzie iść. Czytam. Dzisiaj sobota. Gdzie iść? Jak podpowiedź, jak nie będziesz wiedzieć. Ale słuchaj. Dzisiaj sobota, okienko trzecie. Gdzie się ukrywa? Może już wiecie? Bo dziś nie będzie za dużo szukania. Trzeba szykować pożywne śniadania. Wyciągnąć sztućce, kubeczki, talerze, serki, ogórki, pieczywo świeże. A tam, gdzie to świeże pieczywo trzymamy, prezenty leżą od waszej mamy. Dzieci u myśliwców w domu o 7 rano oglądają bajki i jedzą czekoladę, jak przystało na całkowicie normalny dom. Natomiast mamuśka... Mikołaj z czekolady. Natomiast mamuśka teraz ma czas na kawę. Trzeba się obudzić i idziemy na śnieg. Tradycji musi stać się zadość. Jest sobota rano, nie trzeba iść do przedszkola, nie trzeba się śpieszyć, więc co robi mama z córką? No bo dziś jest, bawi się. Dziś się bawi mama, tak. No bo jest wolne, nie musimy iść do sedzenia. Tak, więc nie musimy odkładać zabawy na później, tylko można od razu, tak? No dobra, to kim ja jestem? Kim dzisiaj mogę być? Ciocią. Ciocią, dobra. Natalką? Mhm. Jestem Natalką, dzisiaj jestem, dobra. A ty? Ja będę ciocią. Ale mogę coś zrobić? Możesz coś zrobić. Będzie na paniu. Dobrze, okej. Okay. A mogę posprzątać się. Jasne. Słuchajcie, no to się nazywa klimat świątecznych vlogmasów. Co prawda rower nie wypalił z mamą, same widzicie czemu, przez warunki oczywiście atmosferyczne, bo byśmy się zabiły na tych rowerach. Natomiast spacer mroźny z dziećmi... Uważaj, Iguś, jak najbardziej. Więc no... Na to czekaliśmy. Jeszcze makijażu nie zrobiłam. Boże, kola się martwi. Makijażu nie zrobiłam, tylko z piżamy się przebrałam w ciepłe ubranie. Nie mogę doprać tego płaszcza. Macie jakieś rady, jak z tego podkładu pousuwać to, co tutaj twarzy się trzymało, bo niczym nie schodzi. Żadne pranie nie pomaga i wygląda brzydko ten kołnierz, no ale nic. Co może być? Może być, tak. Idziemy nagrać świąteczne białe drzewka. Dzieci może, mówię, na tyłkach pozjeżdżają, bo mają obydwoje kombinezony. Jeszcze sanki, bo Ignacowi sanki mogliśmy wziąć. No musiałabym je po betonie ciągnąć. Właśnie tłumaczę dzieciom, że sanek nie pociągnę, one się mnie pytają, czy przyjdziemy tu z sankami. Może po trawie by gdzieś pojechał, ale na pewno nie po tym betonie, bo ja nogą ścieram. Po prostu to już śnieg, wiecie o co chodzi. Ale nie jestem koniem pociągowym, żeby to ciągnąć. Statusiem. Jutro, niedziela, tata wolne ma. O, tatę na sanki. To jest dobry plan. Tak, za chwilkę. Jutro, tak, jutro z przyjemnością. Tak, zaraz pójdziemy tam. Chcę dojść do wody i wracamy. Dzieci bardzo chcą budować bałwana na podwórku, jak co roku, żeby tradycji stało się zadość. Fajnie, że już możemy to zrobić tak wcześnie, czyli... Jest czwarty? Czwarty grudzień? Trzeci grudzień, dobrze, widzisz, Ignacy mi to podpowiada, bo ja dla was czwarty vlog ma skręcę, ale to jest trzeci grudzień. I... No dobra, jest tu tak pięknie, ja już przestaję gadać, zajmuję się zabawą z dzieciakami. Tak jak mówię, lepimy bałwana później i będziemy się grzać w domu ciepłymi herbatkami, robić obiadek, a po obiadku idziemy na zabawy mikołajkowe. Co z nich wyjdzie, zobaczymy, ale pójść pójdzie.
przyszłam się doprowadzić do ładu. Jak widać, nie wyglądam za ciekawie. Włosy mi się tak elektryzują po czapce. Dobra, bałwan zbudowany, spacer zaliczony. Dzieciaki piją teraz ciepłe herbaty, a ja mam czas, żeby siebie trochę ogarnąć. No i co? A, przyszłam do Was poruszyć pewien temat. Temat, słuchajcie, współprac we vlogmasie. Dlaczego chcę go poruszać? Bo mnie będzie takie coś czekać, dwa razy nawet. A tak naprawdę raz, ale wolę uprzedzić. To jest tak, że jak się zbliża vlogmas, ja bardzo niechętnie podchodzę do współprac, co możecie zobaczyć, bo po moich vlogmasach. Że u mnie nie ma współprac we vlogmasach, mogło się coś tam zdarzyć raz. No i właśnie wtedy staram się z takimi firmami rozmawiać na temat indywidualnego filmu, jak gdyby, że nie, że pokażę w trakcie vlogmasu, bo właśnie to mi się nie podoba, bo uważam, że vlogmas powinien być mega rodzinny, prawdziwy, no nie wiem, jakieś to odliczanie do świąt nie powinno być okupione gdzieś tam. Wiadomo, że to jest też moja praca i ja na tym zarabiam, ale ja już zarabiam na wyświetleniach, więc jakby mogę to robić do listopada, a w grudniu odmówić albo przełożyć na inny termin. No i tak było z jedną firmą, na którą się zgodziłam na współpracę, że im zależało i wyłącznie, tylko i wyłącznie na grudniu, ale że zależało im na mnie, no to poszli też na to, że ja nagram po prostu osobny film. Więc na moim kanale pojawi się film z propozycjami prezentowymi z jakiejś tam konkretnej firmy. No i słuchajcie, tak naprawdę to wtedy moim zdaniem, no mnie to absolutnie nie burzy i myślę, że nikogo nie powinno, bo film oczywiście będzie oznaczony od razu na początku, że to jest film, że to jest współpraca. Po pierwsze, po drugie jest to osobny film, czyli nie trzeba w niego w ogóle klikać, możecie dalej wchodzić tylko i wyłącznie na vlogmasy i się nie irytować, dlatego nie bardzo mi się podoba pokazywanie we vlogmasach innych rzeczy niż taką normalną codzienność, nawet jakieś tam ekscesy, ale wiecie, no i po prostu współpraca moim zdaniem płatna nie idzie w parze z vlogmasami, ale muszę uprzedzić od razu, że u mnie w jednym z vlogmasów, nie wiem, 8, 9 czy 10, będę musiała oznaczyć na początku filmu, że jest tam, to się chyba oznacza, tam pisze, że to jest płatne lokowanie, czy płatna, nie wiem jak to się nazywa, wiem, że jest to słowo płatna, no i właśnie. Nie ma innej opcji do zaznaczenia, nie mam opcji do zaznaczenia na YouTubie, YouTube mi nie udostępnia takiego czegoś, paczka niepłatna, ale jednak Karolina pokazuje, bo dostała. Nie mam czegoś takiego jak paczka PR i tyle, a taką paczkę dostanę. Otrzymam paczkę z kalendarzem adwentowym, który sama sobie wybrałam. Odezwała się do mnie firma, że chce mi wysłać kalendarz adwentowy jakiś tam konkretny. Ja napisałam, że nie jestem zainteresowana, a oni do mnie napisali, czy nie chciałabym sobie tokolwiek wybrać kalendarze. I słuchajcie, ta rozmowa już była dawno. Okazało się, że ten kalendarz, który ja sobie wybrałam, wysyłka była przedwczoraj, do tej pory nie doszedł, więc mówię, jest weekend, no to poniedziałek, wtorek dostanę ten kalendarz. I dostając ten kalendarz, zgodziłam się już na to, że w opisie umieszczę, skąd ten kalendarz pochodzi. Tak więc, robiąc to, muszę oznaczyć, że jest to jakaś forma współpracy. Mimo, że ja za nią pieniędzy nie dostanę, i nic poza tym kalendarzem z tego mieć nie będę, no to muszę to oznaczyć, żeby być uczciwą, wiecie o co chodzi. Więc od razu Was uprzedzam, że jeżeli klikniecie w mój vlogmas i będzie na początku, że ten film zawiera płatną współpracę czy coś takiego, oznacza to tylko i wyłącznie to, że ja Wam pokażę, patrzcie, dostałam taki kalendarz. Możecie go kupić na stronie tej i tej i to będzie koniec tej współpracy, nie będę Was tam męczyć żadnymi reklamami. Oczywiście ja ten kalendarz później dołączę do tego mojego i będę codziennie otwierać jedno okienko, ale myślę, że raczej nie zamęczam Was otwieraniem kalendarza, bo pokazuję w ogóle to z muzyczką. Wczoraj był lakier do paznokci. To jest ten, który przyjdzie do mnie, no właśnie już teraz zgłupiałam. To z kolorówką chyba kolorówka. Właśnie nie pamiętam, co ja wybrałam, bo tak dawno właśnie, a firma tak zrobiła, jak zrobiła, że teraz mi go dopiero śle. No ale dobra, też w ogóle dla mnie to jest, wiecie co, dziwne, że ktoś prosi mnie o reklamę kalendarza adwentowego i wysyła mi kalendarz w połowie grudnia. No wiecie, że dojdzie tutaj, ja nagram go w połowie grudnia, żeby Was zachęcić kupnem kalendarza. No ale dobra, pomijmy już ten fakt. Dostanę otwierać okienka, będę razem z tym moim po kolei. Najpierw otworzę 7 czy 8 od razu pod rząd, a potem będę szła po kolei i tyle. I to tyle z tej współpracy, więc jeżeli będziecie widzieć w moim filmie taki napis, to możecie być pewni, że tylko Wam pokażę, że mam, jak wygląda, i
gdzie go możecie kupić. Koniec. Na tym będzie polegała ta współpraca. Więc małe wyjaśnienie. Ja muszę, nie mówcie do mnie, nie tłumacz się, nie tego. Po co to robisz? Bo ja po prostu czuję taką potrzebę, więc tak robię. Dobra. Od razu się lepiej czuję, jak te włosy doprowadziłam do ładu. Dobra. Jestem dzisiaj na luzie, mega na luzie. Na pewno bluzę na siebie jeszcze założę, jak będziemy wychodzić. A teraz robię makijaż i idziemy zająć się obiadem. Dzisiaj u mnie płat drobiowy, w sensie, że kurczak i ziemniaki i mizeria. Bardzo prosty obiad. A jutro robimy pizzę. Jutro będzie mi, powiem Wam, najciężej chyba vlogować, gdyż jest niedziela. U nas w niedzielę jest mąż w domu. Na pewno zaliczymy jakiś spacer. Na pewno razem zrobimy pizzę domową. U nas to już jest taki standard. Taki, powiem Wam, taka rutyna. Ale po naprawdę intensywnym tygodniu myślę, że każdy będzie chciał się po prostu położyć na kanapę, włączyć świąteczny film, leżeć, nic nie robić, jeść i oglądać. I taki u nas będzie dzień. Więc podejrzewam, że jutro ciężko mi będzie zebrać materiał, chyba że naprawdę przyjdzie mi do głowy jakiś fajny temat, który dla Was poruszę. Ale niedziele będą najgorsze dla mnie do nagrywania. Przynajmniej tak mi się wydaje, że będzie najmniej ciekawie, no ale prawdziwie, tak jest u mnie. Od poniedziałku do soboty zapieprz, robota, gonitwa, lekcje, cała reszta. Sprzątanie, gotowanie plus praca. Natomiast niedziela jest dniem nic nie robienia. Dobra, ja się w ogóle z mamą nie zobaczyłam, bo śnieżyca na dworze, ale pomijam ten fakt. Mieliśmy też jutro rodzinnie się wszyscy spotkać i też nie wypalił, dlatego że jest mój tata bardzo chory, a moją mamę coś bierze, więc powiedziała, nie zbliżajcie się z dziećmi do nas. Więc zbliżać się nie będziemy i nawet jak było w planach coś, mówię, kurczę, a pójdziemy tam do nich na kawkę, to zawsze coś tam nagram, wiecie, już cała rodzina razem i tak dalej. I ta dalsza, i ta bliższa, w sensie moja domowa i tamta, ale nic z tego, no widzicie, tak to jest, choroby zawsze nam krzyżują plany, no nic, więc będziemy standardowo my, po prostu my. Nie powiem, że mnie to nie cieszy, bo ja męża mam tu z boku, a dla mnie te niedziele, gdzie możemy przytuleni po prostu leżeć i film oglądać, są magiczne za każdym razem. Okej, dobra, bo robię krzywe brwi. Do później. Już mi henna schodzi, więc muszę je trochę domalować kredką. Ale tylko ciut. Cóż tu dużo mówić. Sobota u nas naprawdę rządzi się swoimi prawami. Lucja właśnie na tablecie ogląda bajeczkę. I je, wiecie co je? Mielone płatki kukurydziane, które ja mielę w mikserem, bo robię z nich panierkę. Właśnie dziś mam młotek, nie zawaham się go użyć, tłuczek i będę tłukła moje kotlety, zaraz będę smażyć, ziemniaki się już gotują, żeby dać tak obiad dzieciom za jakieś 20 minut, żeby jeszcze zjeść przed wyjściem, Ignacy nie idzie. Na 100% nie idzie, o jego nie interesują żadne paczki słodyczowe, ani nic, on nie chce żadnych występów, mikołajków i śnieżynek oglądać. Natomiast Lucja tylko kiedy, jeszcze tym bardziej, że będzie jej koleżanka, miało nie być, ale jednak będzie. Więc no, więc będą się pewnie bawić, a mamuska będzie pomiędzy tym latać. A to pilnując Lucję, a to trochę z aparatem, żeby coś tam nagrać. No dobra, obiad. Przebrałam się trochę bardziej wyjściowo, żeby nie śmierdzieć kotletami i lecimy na spotkanie z Mikołajem. A czy jest brat razem z Lucją? Nie ma brata. To weźmiecie też.
Dobra, my już po Mikołaju, dzieci dostały dwa takie dyplomy, mimo że Ignasia nie było, to przynieśliśmy dla niego dyplom. Dwie takie poduszki, jedna dla Ignasia, druga dla Łucji. Łucja dostała jeszcze takiego niedźwiedzia i worek ze słodyczami, a Ignacy dostał taki organizer na biurko, co uważam, że jest super. I tutaj też słodycze, to było trochę więcej monet czekoladowych, ale Ignaś sobie zabrał, bo to akurat uwielbia, więc no mówię wam, dzisiaj mega słodyczowy dzień, czyli taki mega super ekstra zdrowy po prostu. Ach, no, ale było fajnie. Było bardzo fajnie. Łucja, było fajnie? Mhm. Hej, słuchajcie, uwielbiam moją córkę za to, że ona wie, co znaczy balans w życiu. Nie ma co, czekajcie. Nic to nie dało, to po prostu światło. Już myślałam, że nie, no nie da się ustawić lepiej. Tak, film od razu robię dla was. No trudno, stoicie tam, gdzie stoicie. Stanik na wierzchu. Grzeje mi się tutaj patelnia, właśnie będę smażyć jej jajeczko. Życzeń. Dlaczego mówię o balansie? Dlatego, że po całym dniu jedzenia słodyczy, bo tak dokładnie było. Pumba, zostaw jej jedzenie. Wani teraz poszedł wyjadać. A dobra, jedz, jedz, dołożę jej. Po całym dniu jedzenia słodyczy, tak można to nazwać. Zaczęło się dzisiaj słodyczem w okienku i po południu były słodycze i tam. I wróciła, no to paczkę przecież dostała, trzeba było jeszcze coś zjeść. Łucja do mnie mówi, że jej usmażę jajeczko i dam z boku paprykę, oliwki i ogórek. To się nazywa zdrowe podejście do życia. Trzeba się po prostu od niej zacząć uczyć. Dobra, smażę to jajko, a ja co, ogarnę trochę, bo tak sobie renderuję dzisiaj pomału ten film i zabieram się za trening i kończymy ten dzień. Już jest po godzinie 16, ja już jestem zmęczona. Okej, ja już w piżamie z grubą warstwą kremu na twarzy zrobiłam herbatę dla siebie i dla męża. My zaczynamy wieczór, dzieci jeszcze do kąpieli po kolei. Najpierw Łucja, potem Ignacy. Dzisiaj takie dłuższe kąpiele zawsze tak mają w sobotę. Po prostu takie, wiecie, mogą sobie posiedzieć, więc godzinkę im jeszcze daję, po pół godziny każde. I czytamy bajki i koniec. Dzisiaj siedzieliśmy z mężem, jedno tam, drugie tu, więc myślę, że w pół do ósmej. Ósma max, to już jest czas dla nas, idziemy oglądać film, serial, czy nie wiem co tam oglądać, będziemy odpoczywać, relaksować. Jestem zmęczona i cieszę się, że jutro jest niedziela. A wy trzymajcie kciuki, żebym jutro miała wenę, żeby cokolwiek nagrywać, żebym nie przeleżała i nie przebimbała całego vlogmasa. Za dzisiaj wam serdecznie dziękuję. Do jutra. Pa!